22 września wspominamy błogosławionego Jana Marię od Krzyża Mendes, prezbitera i męczennika. Marian urodził się 25 września 1891 roku w San Esteban de los Patos w prowincji Avila. W wieku zaledwie 12 lat wstąpił do seminarium diecezjalnego w Avili i po 13 latach nauki i formacji w 1916 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracę duszpasterską rozpoczął jako proboszcz w Hernansancho. Starał się przede wszystkim rozbudzić u parafian życie eucharystyczne i nabożeństwo do Matki Najświętszej. Wierni zbudowani jego ujmującą pobożnością nazywali go świętym kapłanem. On sam umocnił się w przekonaniu, że ściślej zjednoczy się z Bogiem, żyjąc w zakonie. W 1922 roku za zgodą swojego biskupa wstąpił do nowicjatu karmelitów w Larea Amorebieta, przybierając imię Jana Marii od Krzyża. Jednakże kłopoty ze zdrowiem zmusiły go do opuszczenia Karmelu, ale nie osłabiły pragnienia jego życia w zakonie. W 1925 roku wstąpił do sercjanów w Noweldzie i rok później złożył u nich śluby, ponownie wybierając imię Jan Maria od Krzyża. W 1927 roku przełożeni skierowali go do szkoły apostolskiej w Puente de la Reina. Zajmował się tam głównie duszpasterstwem powołaniowym. Po wybuchu wojny domowej nakłoniono go, by schronił się u przyjaciół w Walencji. 23 lipca 1936 roku Jan przybył do tego miasta i znalazł się w pobliżu podpalonego przez milicjantów kościoła de los Santos Juanes. Z wielką odwagą napiętnował wobec sprawców ten odrażający czyn. Natychmiast został aresztowany i osadzony w więzieniu. Gdy po miesiącu wyprowadzono go na rozstrzelanie, szedł z radością, bo uważał, że to najlepszy los, gdy człowiek może oddać życie za Chrystusa. Jan Maria od Krzyża zginął śmiercią męczeńską 23 sierpnia 1936 roku w mieście Silla pod Walencją. Proces informacyjny w sprawie jego męczeństwa został przeprowadzony w Walencji w latach 1959-60, a Jan został beatyfikowany w grupie 233 męczenników wojny domowej w Hiszpanii przez świętego Jana Pawła II w dniu 11 marca 2001 roku. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Jan Maria aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.